Na Puls Dnia zaprasza Mateusz Borys. Dobry wieczór. Dziś jest środa, 15 dzień lutego. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co w programie. O bezpieczeństwie w powiecie w minionym roku. Chodzi o wypadki drogowe, to ich było ponad 300 i niestety mieliśmy 11 osób zabitych więcej. No, cieszymy się z tego, że nie mieliśmy żadnych ofiar śmiertelnych związanych z tlenkiem węgla. Można już rozliczyć PIT za ubiegły rok. W ubiegłym roku ponad 90% zeznań zostało właśnie złożonych elektronicznie. Więcej wypadków i pożarów. O bezpieczeństwie w powiecie dyskutowano dzisiaj w trakcie pierwszej części sesji Rady Powiatu. Poznaliśmy również laureatów plebiscytu na komisariat roku w powiecie poznańskim. Damian Wełna. Bezpieczeństwo dla nas jako samorządu jest niezwykle ważne. Mówi starosta powiatu Jan Grabkowski. W trakcie sesji Rady Powiatu komendanci Policji i Straży Pożarnej złożyli sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa w regionie. Dzięki temu, że mamy na terenie i miasta, i powiatu 68 jednostek ochotniczych straży pożarnych, to powoduje, że ten czas alarmowania, przybycia od momentu zgłoszenia do momentu pojawienia się na miejscu jest zdecydowanie skracany. Jednak każda ze statystyk z ubiegłego roku pokazuje, że strażacy w powiecie poznańskim mieli więcej zgłoszeń niż w 2021 roku. Dlatego strażacy robią wszystko, by jak najlepiej edukować mieszkańców Poznania i okolic. Myślę, że salka edukacyjna, którą tutaj prowadzimy przy JRG7 w Komendzie Miejskiej, powoduje, że ludzie, którzy przybywają, zapoznają się, widzą, mamy symulację właśnie, jak to się wszystko dzieje. I przejdę od razu do tych zdarzeń drogowych, bo one naprawdę i spędzają mi sens powiek i na silnikowi działu drogowego. Także policjanci mieli w zeszłym roku dużo pracy, bo było więcej wypadków. Jak mówi zastępca komendanta miejskiego policji w Poznaniu, podinspektor Leszek Sztajnic, lata pandemii były bezkonkurencyjne. Wtedy wypadków było mniej, bo mniejszy był ruch na drogach. Ale w zeszłym roku sytuacja wróciła do ponurej normalności. W tych wypadkach tak dość bardzo drastycznych nie dochodziło do zdarzeń typu, że w jednym wypadku ginęła jedna osoba, tylko natomiast ginęły dwie lub trzy osoby. Zastępca komendanta miejskiego policji w Poznaniu dodaje, że w obecnym roku działania policji skupią się m.in. na weryfikacji tak zwanych przewoźników na aplikacje. Widzimy, że ta tendencja, jeżeli chodzi o kierowców i nasze statystyki pokazują, że mamy dużo sprawców wykroczeń, osoby nielegające też przebywające w naszym kraju, jeżdżące z autami niesprawnymi, w posiłkach odurzających. Po podsumowaniu ubiegłego roku pod względem bezpieczeństwa przyszedł czas na nagrodzenie najefektywniejszych komisariatów w powiecie poznańskim. Pierwsze miejsce zajął Bóg, drugie były Pobiedziska, a podium zamknęła murowana Goślina. Wielkie podziękowania chciałem złożyć wszystkim funkcjonariuszom komisariatu policji w Bóku, również pracownikom cywilnym. To, że zajęliśmy pierwsze miejsce, to jest tylko i wyłącznie ciężka praca policjantów, którzy zapracowali na te wyniki. Zwycięski komisariat otrzymał od starostwa czek o wartości 30 tysięcy złotych. Damian Wełna, Puls Dnia. Powiat poznański podsumował działania służb w zeszłym roku, a my postanowiliśmy sprawdzić, czy bezpiecznie jest na poznańskim Starym Rynku. Głośne imprezy, pijani ludzie i rozkopane ulice. Mieszkańcy od lat zgłaszają podobne problemy. O niebezpieczeństwach mieszkania w okolicach Starego Rynku rozmawiałem z gośćmi programu Otwarta Antena, radną osiedla Stare Miasto Lidią Koralewską i dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Witoldem Rewersem. Podczas spotkania, które ostatnio odbyło się w Urzędzie Miasta, zorganizowanego przez Policję, Radę Osiedla z udziałem mieszkańców, padły jeszcze bardziej dosadne stwierdzenia, że Stare Miasto powinno być salonem, a nie meliną. Przepraszam za to określenie, to był cytat z mieszkańca. Także na rzecz tych działań musimy tutaj podejmować szereg kroków, ponieważ niestety to Stare Miasto jest zdominowane przez funkcję rozrywkową, ale pamiętajmy, że jest to przestrzeń o bardzo wielu funkcjach. Tak? Tutaj ludzie mieszkają, tu ludzie pracują, tu mamy szkoły, tu mamy urzędy. Także jest to przestrzeń wielofunkcyjna i tu współistnieć muszą interesy wszystkich grup, zwłaszcza w tej przestrzeni publicznej. Ten obraz, który jest kreowany jako taka właśnie ta melina,
on nie do końca spełnia oczekiwania mieszkańców, tych, którzy na terenie Starego Miasta mieszkają, ale on chyba nie jest taki obiektywny, bo jak sobie popatrzymy tak w statystyki, to i pytamy mieszkańców w ogóle miasta, czy bezpieczeństwo, czy czują się bezpieczni w mieście Poznaniu, to odpowiedź jest tak, że oni się czują bezpieczni. Bezpieczeństwo nie jest właściwie takim priorytetem. Nie? Dostępność do szkół, do przedszkoli, to jest na tych pierwszych miejscach. Nie? Też sprawna komunikacja miejska, to jest ta właściwie podstawowa rzecz, której oczekują od włodarzy miasta Poznania. Głów zatrzymali mordercę poszukiwanego listem gończym, który uciekł z ośrodka psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim. Pochodzący z Poznania Andrzej S. kilka lat temu miał zabić człowieka, ale ze względu na stan zdrowia zamiast do więzienia trafił do szpitala, z którego zbiegł. Jak i gdzie udało się go zatrzymać? O tym już teraz nasza reporterka Paula Borowska. Paulo, prosimy o szczegóły. Dobry wieczór. Rzeczywiście ten mężczyzna oddalił się od ośrodka psychiatrycznego, w którym przebywał. Miało to miejsce 26 stycznia tego roku. Tutaj policja mówi o oddaleniu ośrodka psychiatrycznego, natomiast Gazeta Wyborcza rozmawiała bezpośrednio z wicedyrektorem tego ośrodka i tam przekazano im informację, że ten mężczyzna wraz z grupą innych pacjentów i też opiekunką grupy zajęciowej wyszli do pobliskiego sklepu obok tego ośrodka. I to właśnie wtedy ten mężczyzna Andrzej S. miał się oddalić i uciec, wykorzystać okazję, uciec, no już do tego ośrodka nie wrócił. Choć tutaj faktycznie dyrekcja mówi o tym, że było to wyjście grupowe z opiekunką, to Gazeta Wyborcza początkowo dowiedziała się od swoich informatorów, że ten mężczyzna sam wyszedł do tego sklepu. Tutaj były pewne nieścisłości, czy ten sklep znajdował się na terenie tego ośrodka, czy w pobliżu. Oficjalna informacja od wicedyrektora ośrodka psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, który uzyskała Gazeta Wyborcza, jest taki, że faktycznie ten mężczyzna wyszedł z grupą innych pacjentów, był to pobliski sklep, no i wtedy już nie wrócił. Po kilku godzinach dopiero ośrodek zgłosił zaginięcie tego pacjenta. Nie udało się go odnaleźć przez najbliższe kilka dni, dlatego właśnie 1 lutego Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał list gończy za tym mężczyzną. 3 lutego z kolei ten list gończy trafił do wielkopolskiej policji. Właściwie tego samego dnia jeszcze specjalnej grupie pościgowej wielkopolskiej policji udało się tego mężczyznę zatrzymać. Pytasz, Mateuszu, gdzie dokładnie? Znaleziono go w hotelu pracowniczym na Dębcu. Ten mężczyzna nie stawiał oporu. Właściwie faktycznie zachowywał się jak tutaj osoba chora psychicznie, która też już przez te kilka dni nie brała leków. Nie stawiał żadnego oporu, był raczej wycofany. Został ten mężczyzna przewieziony już do ośrodka psychiatrycznego. Ale warto, żeby popatrzeć na to, na ile jest to niebezpieczny mężczyzna. Warto spojrzeć jednak na tą historię, którą ty też, Mateuszu, już pokrótce przywołałeś. Tutaj trzeba by właściwie sięgnąć do przeszłości aż do 12 września 2017 roku, bo to właśnie wtedy ten mężczyzna Andrzej S. w Toruniu oblał łatwopalną substancją bezdomnego i podpalił go. Niestety tego bezdomnego nie udało się uratować. Zginął on w tych tragicznych okolicznościach. No i tutaj toruńska policja chciała jak najszybciej wytypować sprawcę, zabezpieczyła monitoringi, przesłuchała świadków i wtedy właśnie okazało się, że tam sprawcą jest 46-letni mieszkaniec Poznania, Andrzej S. Jednak podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna jest chory psychicznie i że w momencie dokonywania tego czynu był niepoczytalny, dlatego ta sprawa została umorzona i ten mężczyzna nie poniósł odpowiedzialności karnej, a z kolei trafił do ośrodka psychiatrycznego, w którym nadal przebywa. No i właśnie z tego ośrodka zbiegu pod koniec stycznia, natomiast udało się go dzięki specjalnej grupie pościgowej wielkopolskiej policji, udało się go zatrzymać i z powrotem odwieźć do tego ośrodka. Paula Borowska o sukcesie poznańskich chłopców głów. Paulo, bardzo dziękuję za te informacje.
rusza akcja rozliczania się z fiskusem. Nie trzeba jednak czekać w długich kolejkach przed urzędem. Wystarczy kilka kliknięć i PIT złożymy internetowo. W lipcu zmieniła się stawka podatkowa, a więc niektórzy z nas mogą liczyć na większe zwroty podatków. Jakie jeszcze nowości czekają podatników w tegorocznych rozliczeniach, to sprawdzał Mateusz Mękina. Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom elektroniczne zeznania podatkowe. Dane pokazują jasno. W zeszłym roku aż 90% osób rozliczyło się z podatków właśnie w sposób elektroniczny. Aby to zrobić, wystarczy tylko kilka kliknięć. Logujemy się na portal podatki.gov.pl, gdzie możemy wejść na platformę e-Urzędu Skarbowego. Co jest ważne, system jest bardzo bezpieczny, natomiast nie logujemy się poprzez inne strony czy też inne programy, bo nie są to rozwiązania autoryzowane przez nas. Stąd zachęcamy, żeby po prostu bezpośrednio na tą domenę gov.pl, podatki.gov.pl zalogować się. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Możemy zalogować się poprzez nasz profil zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel czy za pomocą naszych danych podatnika. W systemie Twój e-PIT jest już gotowych ponad 20 milionów zeznań podatkowych. Ostatnio w kwestiach finansów sporo się zmieniło, więc zmienią się także nasze zeznania podatkowe. W tym roku, rozliczając dochody za ubiegły rok, korzystamy z podwyższonej kwoty wolnej, z obniżonej stawki podatku na 12% i podniesionej kwoty limitu między pierwszym a drugim progiem. Dodatkowo przygotowano specjalny system, który w tym roku obliczy nam tak zwany podatek hipotetyczny. Dotyczy to tych podatników, którzy w ramach tych przepisów, które obowiązywały przez pierwsze pół roku ubiegłego roku, korzystali czy też mogli korzystać z ulgi dla klasy średniej. Jeżeli w ich przypadku okaże się, że wyliczenie podatku tą metodą jest korzystniejsze, wówczas Urząd Skarbowy w ciągu 21 dni poinformuje podatnika o tym, że to rozliczenie jest korzystniejsze i zwróci nadpłacony podatek. Na złożenie PIT-u w tym roku mamy czas do 2 maja. Przypominamy, że rozliczenie z fiskusem jest obowiązkowe, a na spóźnialskich czekają kary. Mateusz Mękina, Puls Dnia. Są najnowsze dane o inflacji w Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu znów zaliczyliśmy wzrost cen. 17,2% tyle wyniosła inflacja w styczniu tego roku. Dla przypomnienia, w grudniu wskaźnik zatrzymał się na 16,6%, a dotychczasowy szczyt przypadł na październik. Wtedy GUS informował o inflacji na poziomie 17,9%. Zdaniem ekspertów styczniowy odczyt jest i tak mniejszy od przewidywanego, a szczyt inflacyjny zaczyna się wypłaszczać. Według danych rosną także ceny miesiąc do miesiąca o 2,4%. Pożar auta w Dąbrówce pod Poznaniem. Samochód zapłonął około południa. Do pożaru doszło przy skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Komornickiej w Dąbrówce. Jeden ze świadków zarejestrował całe zajście, a film przesłał do dziennikarzy portalu epoznań.pl. Na nagraniu widać płonący samochód osobowy. Na miejscu interweniowały 3 zastępy straży pożarnej. Ze wstępnych informacji wynika, że na szczęście nikomu nic złego się nie stało. Trwa główne wydanie Pulsu Dnia. Oto co jeszcze przed nami. 3 mieszkańców osiedla Zodiak z objawami podtrucia w szpitalu. Pacjenci są w stanie ogólnym dobrym, leczenie jest oczywiście w trakcie. Jak się ustrzec tlenku węgla? Warto zakupić czujkę tlenku węgla, która jest takim naszym guzikiem bezpieczeństwa. Rozbito gang rozprowadzający narkotyki w więzieniu we Wronkach. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że w nielegalną działalność mogą być zamieszani także pracownicy firmy sąsiadującej z zakładem karnym. Cichy zabójca znów zaatakował. Mowa o tlenku węgla, popularnie nazywanym czadem. Minionej nocy doszło do zatrucia tym toksycznym gazem. 3 osoby trafiły do szpitala.
Czad atakuje w nocy, bo jest bezbarwny, bezwonny, my go nie słyszymy. I swoje żniwo próbował zebrać właśnie wczorajszej nocy na ulicy Panny w Poznaniu. Strażacy otrzymali zgłoszenie około pierwszej. Pomimo przewietrzenia już wcześniejszego tego mieszkania, strażacy miernikami zmierzyli zawartość tego tlenku węgla w pomieszczeniu. Było to już dość wysoka, bo ponad 40 ppm, czyli już szkodliwa dla naszego zdrowia. Trzy osoby z objawami zatrucia trafiły wczorajszej nocy do szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Ci pacjenci są w stanie ogólnym dobrym, leczenie jest oczywiście w trakcie. Zostaną jeszcze kilka dni w szpitalu, ale z tego co wiem i z rozmów czują się dobrze, są w stabilnym stanie. Toksykolog tłumaczy, jak możemy poznać, że doszło do zatrucia popularnym czadem. Pojawiają się bóle głowy, zawroty głowy, przy silnych bólach nudności, wymioty. Przy ciężkich zatruciach może dojść oczywiście do utraty świadomości i całkowitej nieprzytomności pacjenta. W tym roku nie odnotowaliśmy na szczęście jeszcze ofiar śmiertelnych. Odnotowaliśmy kilka osób poszkodowanych, podtrutych. Mimo wszystko strażacy apelują o szczególną ostrożność, nie tylko w sezonie grzewczym. Należy też pamiętać przede wszystkim o tym, żeby robić przeglądy tego piecyka, robić przeglądy kominów, robić przeglądy kratek wentylacyjnych, a przede wszystkim nie zakrywać tych kratek wentylacyjnych kartkami, gdyż właśnie to przede wszystkim jest przyczyną tego, że ten piec źle funkcjonuje. Warto również pomyśleć o zakupie czujnika tlenku węgla, który zaalarmuje nas w momencie za dużego stężenia tego bezbarwnego, bezwonnego, ale niezwykle trującego gazu. Koszt takiego urządzenia to około kilkadziesiąt złotych. Damian Wełna, Puls Dnia. Finał kilkumiesięcznego śledztwa Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusze działali na terenie całego kraju i rozbili m.in. grupę handlującą narkotykami w zakładzie karnym we Wronkach. Śledczy z prokuratury w Szamotułach przedstawili już zarzuty łącznie 22 osobom. O szczegółach akcji policjantów opowiedziała nam podinspektor Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Na podstawie informacji przekazanych przez kierownictwo zakładu karnego przez kilka miesięcy wyjaśniali okoliczności sprawy. Z ich ustaleń wynikało, że osoby osadzone w miejscu izolacji mają dostęp do narkotyków. Te informacje zostały bardzo dokładnie sprawdzone, a zebrany materiał przeanalizowany. Wszystko po to, aby ustalić wszystkie osoby, a także ich udział w przestępczym procederze. Z uwagi na istotę miejsca działania grupy, czynności podejmowane przez funkcjonariuszy miały bardzo skomplikowany charakter. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że w nielegalną działalność mogą być zamieszani także pracownicy firmy sąsiadującej z zakładem karnym, gdzie skazani uczęszczają do pracy. Działania, w których uczestniczyli policjanci z CBŚP z Poznania, Radomia, Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a także Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach zostały przeprowadzone w kilku miejscach na terenie województwa wielkopolskiego, podlaskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wówczas to zatrzymano łącznie 8 osób, w tym 4 byłych skazanych, a także 4 pracowników cywilnych firmy sąsiadującej z zakładem karnym. Ponadto w tych dniach wykonano także czynności z udziałem 14 osób, które były osadzone w różnych jednostkach penitencjarnych. W sprawie występuje łącznie 23 podejrzanych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego w prokuraturze rejonowej w Szamotułach 22 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalono, nielegalny proceder mógł być prowadzony od 2019 roku. Z ustaleń śledczych wynika także, że zatrzymani obracali różnymi substancjami odurzającymi, m.in. marihuaną, amfetaminą, klefedronem czy klofedronem, a także nową substancją psychoaktywną, tzw. prochem, który po zmieszaniu z tytoniem miał właściwości odurzające. Parkujmy razem w gminie Tarnowo Podgórne. Pod tą nieco przewrotną nazwą kryje się pomysł na posadzenie kilkudziesięciu tysięcy drzew i stworzenie w ten sposób nowego społecznego parku. O czym rozmawiałem z gościem wieczoru WTK, wójtem gminy Tarnowo Podgórne, Tadeuszem Czajką. Tak praktycznie w 80% teren, który przeznaczyliśmy na ten społeczny park Tarnowo Podgórne, będzie stanowił las, w 20% park i taką część rekreacyjną, po to, żeby mieszkańcy również mogli korzystać, spacerując z tego miejsca rekreacyjnie, żeby to było w przyszłości miejsce spotkań. Rozpoczął się demontaż paczkomatów w centrum Poznania. Wcześniej stanęły one bez zgody miejskiego konserwatora zabytków.
Radio Poznań informuje, że zdemontowano już pierwszy paczkomat przy ulicy Zwierzynieckiej. Na dziś planowane także było usunięcie automatu z ulicy Strzeleckiej. Jest to pokłosie decyzji poznańskich urzędników, którzy stwierdzili, że paczkomaty, które zostały zamontowane bez zgody miejskiego konserwatora zabytków w centrum miasta, na Jeżycach, Sołaczu czy Łazarzu, muszą zniknąć. Takich urządzeń ma być 43. Konserwator nałożył także kary finansowe na firmę InPost w wysokości 107 tysięcy złotych i na Allegro w wysokości 37 tysięcy złotych. Paczkomaty i automaty paczkowe będą mogły wrócić do centrum, gdy uzyskają zgody miejskiego konserwatora zabytków. Do tego czasu paczki będą dostarczane samochodami kurierskimi. InPost planuje wykorzystać w tym celu blisko 500 pojazdów. Kolejny dzień lutego zachwycił promieniami słonecznymi w Wielkopolsce, ale wiatr momentami dawał o sobie znać. O tym, jaka pogoda będzie razem z nami podczas najbliższych godzin, opowie Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Środa o poranku przywitała nas temperaturami ujemnymi w wielu miejscach Wielkopolski, ale błękit nieba i piękne promienie słoneczne zrekompensowały nam w ciągu dnia te trudne chwile o poranku. Zobaczmy, co nas czeka podczas najbliższych godzin w stolicy Wielkopolski. Podczas najbliższej nocy zachmurzenie małe w wielu miejscach Wielkopolski, bądź niebo bezchmurne. W drugiej części nocy nad Poznaniem chmury, ale bez opadów atmosferycznych i 0 stopni o godzinie 3. 0 także o poranku i jutro spodziewamy się dnia pogodnego z wieloma przebłyskami słonecznymi w pierwszej części dnia, a po południu w wielu miejscach niebo bezchmurne. Dopiero wieczorem zaczną napływać chmury i wzrost zachmurzenia do dużego, a później całkowitego wieczorem i późnym wieczorem. Jutro, drodzy Państwo, przedwiośnie może zagościć do Wielkopolski temperatury przynajmniej takowe, bo 9 stopni tyle po godzinie 15 i 7 po 21. Wiatr nie powinien nam przeszkadzać, powieje z południowego zachodu. A zobaczmy, co przyniosą kolejne dni lutego, czy także przedwiosenne temperatury. No, w piątek niestety zmiana pogody. Dużo chmur napłynie, a w drugiej części dnia opady deszczu od 6 do 9 stopni, ale wiatr zacznie dawać o sobie znać, będzie silniej wiać właśnie w piątek. Ale, drodzy Państwo, w nocy z piątku na sobotę spodziewamy się naprawdę silnego wiatru w Wielkopolsce. Proszę na siebie uważać, będzie mocno wiać. Także w sobotę. Tutaj już widzimy w tej chwili, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowuje mapę z prognozowanymi ostrzeżeniami właśnie tyczącymi się chociażby pierwszego dnia weekendu. I widzimy, że prognozowane w Wielkopolsce, całej Wielkopolsce ostrzeżenie meteorologiczne przed silnie wiejącym wiatrem, a na północy kraju być może to będzie nawet ostrzeżenie 3 stopnia. Poza tym w sobotę bez opadów atmosferycznych w Poznaniu. Zachmurzenie duże i liczymy na promienie słoneczne do 7 stopni w pierwszy dzień weekendu. I w niedzielę dużo słońca, dużo ładnej pogody, z tym, że chłodniej, bo 0 stopni rano, 5 maksymalnie. Wiatr nadal będzie dawać o sobie znać, tym razem z kierunków północno-zachodnich powieje i 1020 hektopaskali na barometrach. Zobaczmy jeszcze temperatury prognozowane podczas najbliższych dni. Zaczniemy od poranków. No to może na początek poniedziałek 2 stopnie powyżej zera, we wtorek 3, a w środę 7. W pełni dnia, w sobotę 7, później wiemy, że w niedzielę 5, w poniedziałek 5, a później cieplej, bo wtorek 6 i w środę 8 stopni. To już będzie 22 dzień lutego. Drodzy Państwo, dzisiaj oczywiście więcej informacji pogodowych w pełnych wydaniach serwisu Meteo, na które serdecznie zapraszam. Dzisiaj także ekoprognoza na antenie WTK. Dziękuję za uwagę, życzę wspaniałego wieczoru. W głównym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Spokojnego wieczoru i dobrej nocy.